Dziś spróbujemy sobie zdemontować zderzak w samochodzie osobowym Volkswagen Golf 4. Odkręcamy sobie dwie śrubeczki na początek w grillu, jak to można tak nazwać w tym przypadku. Są to śrubeczki w tym przypadku krzyżakowe. Odkręcamy sobie, zwalniamy tą obudowę przód zderzaka. Kolejnym krokiem będzie odkręcenie tutaj w nadkolach śrubek, w tym przypadku bodajże są po trzy z dwóch stron. Z jednej strony mam tylko dwie i pokazałem dwie, ale raczej są trzy. Użyjemy w tym przypadku Torxa 20. T20 bądź samą 20. Tutaj lecimy sobie na razie z prawej strony, teraz lecimy na drugą stronę, lewą. W tym przypadku również jest podobnie, więc pewnie będzie 3. Tu pokazałem 3, wcześniej pokazałem 2, ale pewnie będzie 3. Następnie przechodzimy na przód. Zobaczcie, tutaj wyciągamy sobie kratki z prawej i z lewej strony, najlepiej jakimś tutaj płaskim narzędziem plastikowym. Ja to użyję akurat płaskiego śrubokręta. I w tym przypadku mamy torksy 20 bądź 30. Ja akurat widzę, że nie ma nic. Ktoś po prostu odkręcił i zostawił bez. Lecimy sobie dalej. Spójrzcie, tutaj odkrywamy obudowę zderzaka. Mamy jedną, drugą, trzecią, trzy śrubeczki. Tutaj w tym przypadku będą na pewno 30. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta. Tak więc 5 sobie odkręcamy wszystkie i użyjemy tutaj Torxa 30. Wszystko już mamy, teraz ściągamy nasz zderzak. Zobaczcie, widzicie tutaj bardzo prosto, jak odkręcimy wszystkie śrubeczki, w bardzo prosty sposób nam tutaj wszystko wychodzi. I jeszcze na koniec taki tutaj, no taka ważna uwaga, przy powrotnym montażu uważajcie, by tutaj wam się wszystko idealnie dopięło, byście się zwyczajnie nie męczyli. Są takie dwie tutaj wypustki w środku, więc sobie musimy odsunąć w naszą stronę jak najbardziej. Później sobie dopinamy i wsuwamy.